Cześć moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Lukas, a to jest długo wyczekiwany odcinek z GTA 5. Jesteśmy... No właśnie, dobre pytanie. Gdzie my to jesteśmy? Jesteśmy na jakiejś... Na jakimś basenie? Co to jest? What the fuck? Jakaś willa to jest, albo nie wiem, może jakiś taki kompleks domków osiedlowych. Coś w tym stylu. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy do zrobienia. Ogólnie tutaj pojawiło się parę nowych lokacji, które możemy odwiedzić. Jesteśmy tutaj, tak? Więc najbliżej chyba mamy... chyba mamy tutaj najbliżej. Więc tu sobie pojedziemy. Okej. Dobra. Proszę biegnąć. Czemu jest w ogóle goły? To też mnie zastanawia. Siema chłopcy, co tam? Na tym by się to zakończyło chyba, dobra. Nie, nie chcę tej muzyki, nie chcę! Dobra, o Jezus. No co, nie tutaj na mnie, nie widzisz, że jadę. Oj. Dobra, jedziemy. No w sumie całkiem niedaleko jest, więc myślę, że nie będzie najgorzej. Wow, udało mu się nawet uciec. Myślałem, że go trafię tak boczkiem. A w sumie jakbym chciał, to mógłbym go nawet pyknąć, o właśnie, w ten sposób, delikatnie od tyłu, muskając go. Dobra, gdzie my to mamy iść? Tutaj gdzieś coś jest. Dobra. What the fuck, co to mamy do środka wejść? No tu nie ma nic. Ale tu nic nie ma. Myślałem, że coś tu jest. Dobrze, ja ten punkt obrałem? No tak, tutaj myślę, że też jest tutaj. I czemu tamte ogólnie się pogubiły punkty? Ktoś mi coś powie? Powiem wam szczerze, że ja czasami tej gry po prostu nie ogarniam. Nie wiem dlaczego. Co tu mam zrobić? Halo. Kropka jest zielona, więc zapewne... Ha, kombinezony, ale co, o co chodzi? Mam sobie coś kupić, czy co? Ammunition. Czekałem sobie może taką kurtkę, gdybym sobie taką pierdzielną. Mogę sobie taką kurtkę tu pierdzielną? Gdzie jest kombinezon? Szary. Aha, ale mam kupić kombinezon, tak? Ale to jest fajne nawet. Mi się podoba. Dobra, skoro kombinezon, to weźmy kombinezon. Nie wiem, taki jest lepszy chyba. Dobra, weźmy szary. Okej. Co tam pisało? Kup co? Ha, kup kombinezon dla Michaela. No dobra, to kupimy. I dla Franklina mam kupić? No to granatowy niech będzie. Dobra, spoko. Chyba wszystko mamy. Opuść ammunition. Okej, dobra, ekstra. Czemu on chodzi z gołą klatą? Tego dalej nie rozumiem po prostu. No ale spoko, luz. Dobra, mamy zakupione kombinezony robocze. Więc jedziemy do kolejnego punktu. No co za fiut? Jedziemy do kolejnego punktu, który jest tutaj, no to spoko. Federal, o Jezus, może nie, a tutaj co jest? Też Federal, kurde, dobra, jedziemy do Federala, ale z tej strony, bo tu jest chyba bliżej, jest leksza. Aha, w drugą stronę. Boiler suits can come off the shopping list.
Nie, tak raczej nie pojedziemy, tak by się głupio jechało. Nie jest, kurde, symulator ani konstrukcji, ani niczego innego. W sumie, jakby się uprzeć, to mógłby to być symulator życia na przykład. No tak, to bym się zgodził. Ciśniemy, ciśniemy. O Jezus, o Jezus, o Jezus, jak ja tego nienawidzę. Co teraz? Tu gdzieś przejadę jakoś, tak fajnie, sobie po po cichu. Chyba nie bardzo, nie? Ej, chyba mnie ten... Ostrzelali mnie chyba. Musiała być jakaś dziwna dzielnica zapewne. Kurde, jak ja dzisiaj jeżdżę normalnie? Masakra. Aż się boję, co mnie tu spotka, no. Ale może nie będzie tak najgorzej. Bardzo zobaczymy. Że co? Ukradnij wóz holowniczy. Dobra. Spoko. Ja sobie tylko tak tu może przerzucę, albo czekajcie, nie tak. Dobra, tak sobie zostawię, żebym wiedział, ile mam filmu, ażby mi to nic nie zasłaniało ogólnie. Czekajcie, wóz holowniczy. On chyba tu nie jest przyjaźnie nastawiony z tego, co widzę. Więc musiałbym wziąć po prostu chyba i mu wyjebać. O tak. Stary. No, a nic nie miałeś żadnej gotówki ani nic? O, jakoś słabo. Dobra, bierzemy wóz holowniczy. Przecież wyraźnie pisze, żeby kurde nie parkować, no. O Jezus, o Jezus, o Jezus. Zarąbisty music. Dobra, jedziemy. 2 kilometry, o Jezus. To tym to ja pojadę 2 godziny po prostu. Jeśli chodzi o GTA, to ja ostatnio dla was nagrałem jeden odcinek, ale przy wyłączaniu ekrzyna nie wiem czemu, on po prostu mi się zepsuł i nawet nie dało się go odzyskać, żeby było śmieszniej. I byłem strasznie wkurzony, bo w tym odcinku przewoziliśmy jakieś różne ładunki i w ogóle łódź podwodną ukradliśmy też, tak, tak było. No ale niestety odcinek się nie nagrał, no i kurde, masakra wam powiem. Dlatego też taka przerwa była między innymi właśnie w GTA. Dobra. Jedź, 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 stary. Depnij mu. No. Elegancko, dobra. Zdążę? Udało się. Z drogi śledzie, bo wujek Trevor jedzie. Oh yeah. Dobra, nikt tego nie widział, nic się nie stało, jedziemy dalej. Zarobisty ma FBI parking, po prostu masakra. O,
opuść wóz holowniczy. Okej. Dobra, mamy holownik. Co nam tu jeszcze zostało? Zobaczmy. Zarobić to są terapia. O Jezus, trzeba, gdzie to jest? Tutaj, tak. Dobra, jedziemy tutaj. Trochę se pojedziemy, jakby nie było. Ile to będzie? Z 4. Shit. Czekajcie, co tu pisało? Mam zadzwonić za Michaela, bo co? Nie czaję tego, czekajcie. Michael, jest Michael, oh yeah. Dobra. Wow. Ale że wypieprzył teraz. Cio, na co ty też? Nie widzisz, że jada? O, ale poszedł. Dobra, prawie jesteśmy na miejscu, tak mi się wydaje. Aczkolwiek jeszcze na mapie pokazuje mi, że kilometr mamy. Holy shit. Czemu tak? A nie mogę tędy przejechać? Nie będzie tak łatwiej? Czemu mnie kazał tam naokoło gdzieś jechać? A, bo tu się nie da. Niby się nie da, ale my tu chyba damy radę przejechać jakoś. Kup 3 maski. Jos, hej, spoko. Ale tu wujek, który was zaparkował. Patrzcie. Yeah. Cyk, przejrzyj maski. Dobra, ja będę maski przejrzeć, halo. O, właśnie, dobra. Zielony potwór. Ha, ciemna świnia. Czaszka. Małpa, to jest nawet niezłe. Niebieska karnawałowa, to nie. Hokejowa? Nie. Tutaj jednak małpa, dobra, małpa jest ok, może być. Kup maskę dla Trevora, enter. Ok, kup maskę dla Michaela. Jest ciemna małpa. Można kupić dwie te same? Aha, można kupić. No okej, okay, dobra, spoko. Maski kupione. Czyli co, zaraz zostanie nam punkt główny, tak, tej imprezy. No to jedziemy. Czekaj, muszę wyjechać, dobra. Mapka. No i zostało nam chyba jechać tutaj w tym wypadku, tak mi się wydaje.
pojazd osobisty, what the fuck? Just to say, I got us some headgear for this masquerade balls up. Ukryj w osobnym miejscu pojazd, którego potem użyjesz do ucieczki. No dobra, ale jak ja go mam ukryć? Co, że tu go mam ukryć? Że co? Mogę ją zaprosić? Serio? Gdzie mamy jechać razem? Możemy tu na parking wjechać, się zatrzymać, czy jakoś tak? Coś w tym stylu? Serio? Chcę to po prostu zobaczyć. Bo nie wierzę. A co, to nie jest ustronne miejsce? Dobra. Skoro tak wolisz, spoko, zabiorę cię na plażę, tak? Jest tu jakaś plaża albo coś może? Jezus, gdzie tu znajdę ustronne miejsce? Czekaj, no bo muszę ustronne miejsce znaleźć. Pojedziemy sobie na plażę, o! Tutaj, kurde. A tu też ludzie chodzą. Aha, dobra, to zadzwonimy do Michaela. Michael, gdzie ty jesteś? Boże, nie ogarnę tych klawiszy, tego za dużo jest. Czekaj, muszę zadzwonić do Michaela. Poczekaj, no, mała. Zaraz zadzwonimy do kolegi. Dobra, oznacz punkt ucieczki. Ej, poczekaj, mała, ej! Gdzie ty idziesz? Michael, szybko, bo mi kobieta ucieka. Bo mi uciekła kobieta. Ej, mała, poczekaj, no! No nie! Gdzie ty idziesz? Co za pipa? Aha, nie mogę użyć samochodu. What the fuck, dobra. Kurde, uciekła mi dziewczyna, taka fajna. Myślałem, że będzie moja. Ojejku. Ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś to powtórzymy. Teraz też prawie musiał zadzwonić, no. Akurat teraz. Dobra, gdzie my to lecimy teraz? Czekajcie, do punktu zwanego H. Chyba tak, albo... Tu bym chciał, nie? Ja bym chciał tutaj. O. Chyba. Powiem, że tak bez samochodu źle się czuję tutaj sam. Naprawdę, źle się czuję. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no. Dobra, są jakieś wozy. O, ten biały będzie fajny. Oh yeah. Cyk. Na co, Titoż? Nie Titej! Ale wózek, ja cię kręcę. Dobra. Wózek ekstra. Ty, ale mogę tą zaprosić? Ej, ta jest ładna, ja bym chciał tą. Uuu, ale blondzia. Lucky. O yeah, już jadę maleńka, już jadę. Co, też w ustronne miejsce chcesz? Serio? Dobra, już jedziemy. Tylko nie wiem, gdzie byś to chciała. Czekaj, no tutaj może gdzieś pojedziemy sobie. Tu jest tak ogólnie fajnie, patrz. Może być?
What's it gonna be, sugar? Czekaj, no nie no, to za stówkę weźmiemy, nie? Czy nie? Weźmy za stówkę od razu, zobaczmy co tutaj się dzieje. Ło, nie wierzę. Nie wierzę. Oni na serio to robią. O tak, maleńka, oh yeah. Po prostu nie wierzę. To się dzieje naprawdę, na moich oczach. GTA GT5. Ej, czekaj, szybko, bo ktoś idzie. Ej, tam ktoś idzie. Ile tak mogą? Oh yeah, I love you. Dobra, ile tak możecie? Już? O, grzeczny chłopak. Co, mogę coś jeszcze? Ja bym chciał tak jeszcze, tak za 50 bym chciał teraz, tak, to co? Ty nie wierzę, za 50 ona migałę zrobi. Opieprzyła migałę. Dobra. Można jakoś to przerwać już? Chyba nie można. Chyba musi do końca. Jak się przyssała, to już się nie odesz się. Oh baby. Oh yeah. Oh yeah. Dobra dziecino. Okej, okay, fajnie było. Super. Nie, już nie, już nie chcę żadnych tych usług, odmów usługi. No, wrócę. Ale nie wiem, czy ty będziesz. Bo patrz, co tu teraz się wydarzy. No, oddaj moją kasę. Czemu 85? Dlaczego 85 tylko? Przecież wzięła stówkę i 50. Gdzie jest moja kasa? Orzesz w dupę, dobra. Ale chociaż tyle odzyskałem. Także. Och, GT5 po prostu masakra, wam powiem. Nie no, to było ekstra, naprawdę. Chyba epicki to będzie odcinek. Dobra, lecimy dalej. Co my to mamy tutaj zrobić? Czekajcie, mamy jechać pod H. A gdzie tu jest to H? Tam gdzieś dalej było chyba. No to jedziemy. Jedziemy pod H. Ale pod H nic nie było, tam tylko te laski przecież były chyba pod H. Tak mi się coś wydaje. To co ja mam teraz zrobić? Mam dzwonić do Michaela, czy co? Czemu policja tu tak jakoś tak dziwnie stoi i ten i... Co tu się stanęło? Dobra, nie wiem, Kizmi, pojechali se. Ja sobie tylko tu wskoczę do siebie. Wskoczę sobie do siebie, bo przecież będę chodził cały czas bez tej koszuli, bo to jest masakra. Ciekawe, czy jak policja mnie goni, że mogę sobie normalnie małać, czy sobie mogę tak normalnie na chatę wejść do siebie. Co wy tu robicie? Siema, Michael. On his way. Kid idolized his you creeps. Yo, Frankie, we were just talking about you. Ah, nattering. You know how it is. No i ekipa jest w kupie. So what we doing here? We're
Michael, Frankie? No, jak Trevor. O Jezus, to będzie jakaś skomplikowana akcja, już to widzę. No, that's not how we work. Well, you'll forgive me, but that's how we're gonna work this time, all right? We're doing it my way, because as I recall the last time when we did it your way, we all got shot at, you got buried, resurrected, turned into a twat. Damy radę, dobra. Hurry it up. We need some transport, don't we? Okej. On znowu bez koszuli, no nie wierzę. Dobra, ale mniejsza o to. Transport potrzebujemy, tak? Mówicie? To wsiąść do pojazdu. Jedziesz ze mną, czy jak? No to skakuj. Dobra, jedziemy zobaczyć jakiś wózek. Lucky, co lucky fucky. O, ale tu Porsche jechało fajne. Fajne było, bo na niego wjechałem. Ale spoko. Gdzie mam jechać? Tutaj? Tędy? Chyba tak. Dobra, bierzemy chyba na autostradę. Oj, Jezus, nie, bo ja bym spadł, to co by to było? What the fuck? Dobra, jedziemy po wózek. Szybciutko. Mamy 27 minut odcinka już, więc myślę, że powolutku będziemy kończyć. Tak mi się wydaje, że ukradnę ten wózek. A skok zrobimy chyba w następnym odcinku. Udaj się do punktu obserwacyjnego. No spoko. Czyli zapewne tutaj gdzieś muszę iść. Aha, w ten sposób. No dobra. Oki. What the fuck? Alright, F, I'm in position. Damn, that's a long way up. So make sure I don't run into any trouble when I get there. Fucking Trevor. All right, I got you, homie. Stary, ty w ogóle umiesz to obsługiwać? Czekaj, dwóch strażników pod zanim kolesie, nie? Co, tych dwóch muszę? Mamy to. To było akurat proste. Teraz pewnie się przełączę na Michaela, tak? Podłóż bombę przy czym? Przy jakimś sporniku. What the fuck? Czekaj, no muszę tak zrobić szybko. Aha, dobra, ale to lepiej tak. Ja byłem lepiej Franklinem, bo jak Michaelem to po prostu masakra będzie. Dobra, ale co ja mam? Aha. Biegnij Michael, spoko.
Second charge set. Two to go. Hey, if this is Travis dying, why ain't he doing any of the wing work? Cuz he's screwing around in a submarine. I don't know how we got roped into this shit. Gdzie jest? Nie widzę go. Ale gdzie on? Ja go nie widzę. Fuck! Ale masakra. Kurwa, ale lipa. Po prostu go nie zauważyłem, nie wiem gdzie on jest nadal. Dawaj łeb, wysuń ten łeb, głupi. Ej, ciężko je trafić, serio. Padli? Dobra, dostał. Michael, gdzie ty jesteś? No spoko, a jak teraz? Nie będzie teraz trzeba iść. To chyba wszyscy dostali już. Ja pierdziule. Dobra, spróbuję się przełączyć na Michaela. Dobra, gdzie mam podłożyć? Ja pierdziele, nie wiem gdzie tę bombę mam podłożyć, no. Za patologia normalnie. Dobra, ale tutaj nie da się tego podłożyć. Jak tutaj mam podłożyć? Podłóż bombę. No okej, dobra, F. Aha, bombę trzeba coś. Dobra, Boże święty. A to podłóż to, no. Czemu tu żadnej kropki nie ma, jakby cię wiedzieć? Dobra, czekaj, może on tam sam pójdzie. Gdzie on znowu polazł? To jest niemożliwe przecież. Czekajcie. Dobra, dostał chyba. Aha, w środku, to muszę to wejść chyba, tak? Czy nie? Może niekoniecznie. Aha, ale może tu mam podłożyć, czekajcie, może tak, czy nie. Kurde, nie wiem, nie ogarniam tego. Ej, chyba nie tutaj miałem podłożyć, orzesz. Orzesz w dupę. Nie da wejść. Ja pierdzielę. Niby to jest takie proste, tak? A skomplikowane jak cholera, bo nie wiem gdzie mam głupią bombę podłożyć.
gdzieś tutaj. Dobra, idziemy do środka, okej. Nie wiem, gdzie on teraz podał, czekaj no. Dobra, jeden dostał. Holy shit! Dobra, dostał, mamy go. No! Nie mogę utrafić. Gdzie on jest? Nie widzę go. Gdzie jest to gówno? Dobra, widzę. Widziałem chyba. Ja pierdolę. No gdzie jest ten głupi helikopter? No fucking Indian, nie widzę go w ogóle. Co mam zrobić? Jak go nie widzę. No i w dupę z takim czymś. No. Powtórz, enter. Aha, znowu to samo. No spoko. Dobra, teraz elegancko już. O Boże. Dobra, dostał. Dostał. Okay. Biegną kolejni, dobra, stój, bo widzę. No weź mu, wciś mu, dobra. Nie dostał, fuck. Za głupi helikopter, gdzie on jest? Ale ja go nie widzę, gdzie on do mnie strzela, skąd? Jest to normalne? Bo chyba nie. Tu jest, dobra. Okej, udało się chyba. Ja też tak myślałem, że już po mnie, ale dałem radę. Gdzie on wychodzi? Ja nie wiem, gdzie on wychodzi. Czekaj, może się przełączę jakoś na niego. Nie da się, fuck. No! Dobra, dostał. Gdzie? Dobra, masz czysto. Okay.
Do wody? Oh yeah. Otwórz listę kontaktów, dobra, szybko, szybko, lista kontaktów, okej. Okay. Detonacja, enter. Wow, ale fajerwerki. Oh yeah, I love you to. No i ekstra, udało się. Co jest, Michael, czemu tak? Gdzie to jest, ciekawe. Ale na dół, Michael, na dół, na dół, na dół, na dół. Mamy, dobra. O Jezus. A jest Trevor tym, znaczy naszą łodzią podwodną. Holy sleepy. Jak się tym sterowało znowu? Jedziemy, jedziemy. Gdzie ty jesteś, stary? Aha, tutaj, dobra, widzę cię. Nie. Jak, co mam zrobić? Gdzie to jest? Ja tego nie widzę w ogóle. W ogóle nic nie widać, stary. Dobra, mamy to, okej. Stara ekipa, dobra. No jedź, 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 jedź. Proszę cię, jedź. Dobra, już tam się postaram jechać. Z tym, że trochę kiepsko mi idzie. To jest takie ciężkie, czy czemu nie mogę się do góry wynurzyć tak łatwo jak przedtem? Kurwa, czemu nie mogę?
Dobra, tędy popłyniemy. Przelocają płynę, bo tam tutaj nie mogę. Klikam Shift, a on się nie chce w ogóle do góry wynurzać. Nie wiem dlaczego tak jest. Ale mamy punkt, do którego mamy dotrzeć. Już go widzimy. Dobra, jeszcze sekunda. Chyba świetnie jest teraz już. Dobra, udało się. Okej, okay, no i co, koniec? Oh yeah, udało się, super. Tak więc, moi kochani, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, a także o moim Instagramie i o moim Facebooku, który jakoś ostatnio mało odwiedzacie. Tak więc wejdźcie na Facebooka, zalajkujcie, napiszcie jakiś komentarz. No i w ogóle chyba to by było na tyle w tym odcinku. Tak więc dzięki jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach serii GTA 5. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!